miałem drogę taką stoliczną i znajdowałem się pomiędzy trzech wojskami. Takim dłuższym odcinku, że tam akurat jest, skoczyłem się właściwie do niebezpiecznie. No i wtedy nastąpiło porażenie. Na tym nie koniec akcji. Ratownicy Tatrach, wykorzystując śmigłowiec, kontynuują poszukiwania osób, które mogły w nocy pozostać w górach. Sprawdzona zostanie m.in. północna część Giewontu, Hala Kondratowa oraz rejony Tatr Zachodnich. Zakopanem jest nasza reporterka Karolina Ziewiecka. Karolino, powiedz, jak wyglądają te poszukiwania? No, tak jak wspomniałeś, te poszukiwania są kontynuowane przy użyciu śmigłowca Topr. Niewykluczone, że w ciągu najbliższych godzin ratowników górskich wyjdą policjanci ze swoim śmigłowcem. Śmigłowiec jest konieczny, ponieważ to, co ratownicy muszą sprawdzić, to te niedostępne albo trudno dostępne rejony Tatr, te rejony Giewontu. Cała akcja ratunkowa, która miała miejsce wczoraj, przypomnę tylko, że do wczorajszej akcji ratunkowej trzeba było wezwać głosinki. Przyleciały cztery śmigłowce LPM z różnych stron Polski. Ale działania były prowadzone jednocześnie, tak w powietrzu, jak i na ziemi. Posłuchajmy zresztą, jak te akcje podsumowywał wojewoda opolski. Trener postawił na 4-3-3 z typowymi. Brakowało! Oj tak, czysto uderzył z powietrza, to by była piękna bramka! Oszukał obrońcę! Nie jest sam! Masowe, które wystąpiło w kartach, jeśli chodzi o osoby poszkodowane. Reinaldo, dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Ta skala poszkodowanych jest nieporównanie większa. Piłkę ma Griezmann. Bardzo dobrym i zorganizowanym działaniu służb. Griezmann z wyczuciem. Neymar. Dostępna jest również specjalna infolinia uruchomiona właśnie po to, by rodziny osób poszkodowanych, ale niekoniecznie poszkodowanych, osób, które przebywały w czasie tego kataklizmu w Tatrach, mogły się skontaktować się pod tym konkretnym numerem telefonu, zapytać, jak wygląda sytuacja, postarać się próbować zlokalizować osoby bliskie. Zresztą ta infolinia odniosła już skutek, ja przypomnę tylko, że jeszcze rano mowa była o tym, że 16 osób z 16 osobami nie ma kontaktu. Później ten kontakt systematycznie z kolejnymi zaginionymi osobami udawało się nawiązać. Na tę chwilę poszukiwane są wciąż dwie osoby. Ta akcja jest cały czas prowadzona przez ratowników Topr. Posłuchajmy zresztą wypowiedzi szefa Topr. Od początku koordynował to, co jest nasze zadanie. Ja koordynowałem nasze zadanie wszystkie, a oczywiście wspierany tutaj przez szereg moich ratowników, z których jestem dumny, myślę szczerze. I ten sposób wszystkie służby współpracujące w pełni poddały się tutaj tym naszym potrzebom, wykonywały wszystkie nasze prośby. Nie ma, nie wpuścił piłki do siatki. To było naprawdę groźne uderzenie, gdyby nie bramkarz, mielibyśmy gol. Tutaj jeden z kolegów, co powiem na przykład, żebyście dobrze to zrozumieli, żeby tego nie przekręcić, że to jest sytuacja, która może porównać do zamachu terrorystycznego, tak? Duża grupa ludzi przypadkowych, bo ludzie na Giewoncie to są ludzie przypadkowi, ci, którzy tam się wybierają, została zarządna. I tak to wyglądało. Całe te działania nasze były do tego niezwykle podobne, w której szereg osób, dzieci porażonych, poparzonych, z połamanymi nogami, ranami na twarzy i całym ciele. To było naprawdę dramatyczne zdarzenie, które trwało w tym czasie, przy współpracy wielu służb udało się pod polem karnym rywala. Marco Verratti. Tutaj warto podkreślić, że relacje osób, które uczestniczyły w tych wydarzeniach na szczycie Giewontu, ale też generalnie w Tatrach, nieco się od siebie różnią. Świadkowie osoby poszkodowane mówią, że tutaj przyszło nagle, że niczego się nie spodziewali. Natomiast ratownicy zwracają uwagę, że w tym czasie, kiedy burza przetaczała się nad Zakopanem, w górach również byli ratownicy. I oni zwracają uwagę na to, że to nie było
było nagłe zjawisko, że co najmniej pół godziny przed wyładowaniem, tym, które przyniosło ofiary śmiertelne i ponad setkę rannych, słychać się było nadchodzącą burzę. Słychać było dużo już wtedy, turyści powinni się wycofać ze szlaku i znaleźć się słuszne. Tak się jednak w wielu przypadkach niestety nie stało. Stąd apel ratowników, ażeby przed wyjściem w górę, ponieważ szlaki są na tych dążkach, bo turyści cały czas w górach są. Apel ratowników dotyczy oczywiście tego, by przed wyjściem na szlak sprawdzać prognozę pogody. Warto również mieć telefon komórkowy ze ściągniętą specjalną aplikacją, która informuje o tym, że jakieś niebezpieczne zjawiska pogodowe w naszym rejonie, w rejonie, w którym my przebywamy, mogą się pojawić. Jeżeli taki alert, taki SMS, to po prostu SMS przyjdzie na nasz telefon, wtedy nie warto iść dalej. Dla własnego bezpieczeństwa lepiej zejść ze szlaku i znaleźć bezpieczne miejsce. Czy można było ostrzec ludzi, czy można było ich ocalić, czy wreszcie sami mieli szansę się uratować. To wszystko mają wyjaśnić śledczy. Karolina Ziewiecka z Zakopanego, dziękuję ci bardzo. I mamy otwarcie w tym meczu. 1-0. No jest. Piłka odbija się od poprzeczki i wpada do bramki. Coś niesamowitego. Przez chwilę myślałem, że wróci w pole karne, ale dopisało mu szczęście. Piękny gol. No i wracamy właściwie do początku. 1-1. Prawa Sprawiedliwość wrzuciło długi bieg. Jesteśmy od kilku dni już w trakcie intensywnej kampanii wyborczej, która w tej chwili objawia się tym, między innymi, że zbierane są podpisy poparcia dla list Prawa i Sprawiedliwości, dla kandydatów do Senatu, Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwość. W tej chwili mogę zakomunikować, że mamy około 500 000 podpisów w skali kraju i jak tylko zostaną ukonstytuowane komisje wyborcze, okręgowe komisje wyborcze, od tego co wiemy, ukonstytuują się w poniedziałek najpóźniej, od wtorku przystępujemy już do rejestracji list. Będziemy chcieli zgłosić się z dokumentami do okręgowych komisji wyborczych, aby zarejestrować listy i po rejestracji list wrzucić trzeci bieg tylko i wyłącznie na kampanii wyborczej, którą, jak już zapowiadaliśmy, chcemy oprzeć na kontakcie z Polakami, czyli na spotkaniach w terenie, bardzo dużej liczbie spotkań, chcemy zacząć do każdego sołectwa, do każdej gminy, każdego sołectwa. Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa domaga się wyjaśnień w sprawie publikacji na temat zaangażowania niektórych sędziów w akcję oczerniania innych sędziów w internecie. Jednocześnie KRS potępia jakiekolwiek zaangażowanie sędziów w internecie. Tak, piłkarz w grze. Zobaczymy, jak Krajowa Rada Sądownictwa domaga się natychmiastowych pisemnych wyjaśnień od sędziów, których nazwiska padają w kontekście publikacji o internetowym hejcie, a dokładnie publikowania informacji dyskredytujących innych sędziów. No już blisko polekarne. W Krajowej Rady Sądownictwa sprawiono zaniepokojenie. Przyjmuje doniesienia media dotyczące zachowania decydujących sędziów polegających na inspirowaniu lub nadzorowaniu zorganizowanej akcji insynuacji i oskarżeń pod adresem innych sędziów. Taka działalność zasługuje na najwyższe potępienie i uchybia godności urzędu sędziego.
Wzajemny internetowy hejt wśród sędziów to wynik wewnętrznej wojny w tym środowisku, tłumaczy publicysta Andrzej Potocki. Wojna w środowisku sędziowskim trwa od momentu wprowadzenia reform Zjednoczonej Lewicy. Środowisko sędziowskie jest podzielone. Jak wiadomo, większość tego środowiska nie sprzyja rządowi. Nazywana jest ta część. Świetnie zablokował Maskowski dodaje. Ta część środowiska sędziowskiego, która od początku sprzeciwiała się reformie sądownictwa, robi wszystko, by doprowadzić do cofnięcia tej reformy. To wykorzystuje opozycja. Oni nie chcieli powiedzieć. Jaki jest twój komentarz do występu bez Griezmann z wyczuciem? Podanie trafia do Neymara. Jest groźnie. Jest! Kolejna bramka! I mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szybko. Bo nie powinni udzielać się politycznie, a jednak to robią, podkreśla publicysta Marek Król. Przykład? Media ujawniły, że sędzia Wojciech Łączewski miał potajemnie umawiać się z dziennikarzem podającym się za Tomasza Lisa, by doradzać mu, jak walczyć z polskim rządem. Wielu uczestniczyło w demonstracjach antyrządowych, co nie przystoi sędziom, i wyrażają też swoje opinie w internecie. Stąd ten hejt, walka między poszczególnymi